A cóż to jest ta psycholingwistyka, o której bez przerwy opowiadam? A to na swojej stronie, a to w tych nielicznych, jak dotąd nakręconych filmikach na YouTubie. Otóż psycholingwistyka jest bardzo młodą dziedziną nauki, dziedziną językoznawstwa, którą nazywamy również psychologią języka, która zajmuje się tym, w jaki sposób nasz umysł przetwarza język. Słowo umysł jest tutaj słowem kluczowym. Dlaczego? Dlatego, że mamy w językoznawstwie dwa potężne działy nauki zajmujące się tym, w jaki sposób język pracuje w naszej głowie. Jest to właśnie psycholingwistyka i jest to neurolingwistyka. Neurolingwistyka przygląda się sprawie na poziomie bardziej anatomicznym. Przygląda się mózgowi jako organowi. Natomiast psycholingwistyka zajmuje się tym, co dzieje się na poziomie umysłu, a zatem na innym piętrze. I ktoś mógłby powiedzieć, no jak to? To nie jest to samo? To nie są czasami dwie nazwy tej samej rzeczy? No, taka wątpliwość w pewnym sensie jest, nawet na pewno jest zasadna. Jak wiemy, mózg raczej nie może funkcjonować bez umysłu, który w nim mieszka. Także umysł nie może funkcjonować poza mózgiem. W takim razie w czym problem? Problem, a w zasadzie wyzwanie tkwi w tym, że język, jak to określili badacze z zespołu Santiago Rivera, jest całkowicie niezmierzalnym, nienamacalnym bytem. Jest to byt, bo chyba tak należy go określać, którego nie da się w żaden sposób zlokalizować. Nie mogę założyć, że biorąc do ręki ludzki mózg, będę w stanie określić, gdzie na przykład tenże właściciel mózgu, za życia oczywiście, miał pochowane takie czy inne umiejętności językowe. Albo gdzie w ogóle ten język się znajdował. Badając tak naprawdę kogokolwiek, przyglądając się temu, w jaki sposób pracuje jego umysł, nie jesteśmy w stanie zlokalizować konkretnych obszarów, konkretnych punkcików odpowiadających za określone funkcje językowe. Oczywiście niekiedy jesteśmy w stanie wyodrębnić pewną część mózgu biorącą udział w danym procesie, ale absolutnie nie jesteśmy w stanie określić, że o, tutaj na przykład mamy gramatykę, o, a tutaj mamy język pierwszy, o, bo ta osoba mówi jeszcze w języku drugim, to tutaj na przykład mamy ten język drugi. No sorry, takie coś jest nierealne. Dlatego potrzebujemy psycholingwistyki, która, no, operuje na dość abstrakcyjnym poziomie. Abstrakcyjnym poziomie różnego rodzaju modeli, schematów, metafor, które próbują nam wyjaśnić tą bardzo abstrakcyjną, bardzo skomplikowaną rzeczywistość. Rzeczywistość, która tak naprawdę jest bardzo indywidualna w przypadku każdego z nas. Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że każdy z nas mówi innym językiem polskim albo innym językiem angielskim. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak naprawdę nasze doświadczenie języka znacznie wybiega poza zaplecze leksykalno, czyli słownikowo-gramatyczne. Język to coś więcej niż słówka, to coś więcej niż gramatyka. To także nasze zaplecze kulturowe, zaplecze emocjonalne, cała sieć bardzo indywidualnych czynników, które składają się właśnie na ten nasz również indywidualny krajobraz językowy. Jest to niezwykle fascynujący krajobraz, którego niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zbadać, używając przysłowiowego szkiełka i oka. Stąd właśnie, jak już wspomniałam, propozycje, metafory, modele tworzone przez psycholingwistykę. Psycholingwistyka bardzo, bardzo żywo oczywiście interesuje się tym, co dzieje się w naszym umyśle w momencie, w którym dysponujemy więcej niż jednym językiem jako kodem, którym się posługujemy. W jaki sposób umiejętności językowe, w jaki sposób fakt, że mamy większe bądź mniejsze zasoby językowe, wpływa na nasze zdolności kognitywne. To wszystko oczywiście badamy przy wykorzystaniu coraz bardziej wyrafinowanej aparatury, coraz bardziej wyrafinowanych metod badawczych. Tu wyraźnie widzimy, że psycholingwistyka spotyka się z neurolingwistyką, co oczywiście nie jest dziwne, skoro już ustaliliśmy, że mózg i umysł to nierozerwalny tandem. Widzimy na przykład, że w badaniach definiowanych jako psycholingwistyczne coraz częściej pojawia się taka aparatura jak na przykład elektroencefalograf, który jest urządzeniem stosowanym
przy rejestracji fal mózgowych. Przy rejestracji fal mózgowych w momencie, w którym wykonujemy określone zadanie językowe, widzimy także bardzo, bardzo dużo interesujących badań z zakresu wpływu języka na emocje, wykorzystujących na przykład galvanic skin response, czyli reakcję skórno-galwaniczną, dzięki której widzimy, jak język niesamowicie potrafi wpływać na fizjologię, na naszą fizjologię, na sferę, którą przecież tak trudno kontrolować. Słyszymy na przykład przekleństwa lub słowa nacechowane emocjonalnie i to wpływa bezpośrednio na nasze ciało, na to, jak się pocimy. Właśnie stąd wykorzystanie tego rodzaju metod badawczych. One nam pokazują, że język to coś, co dotyka całej głębi naszego jestestwa. To kolejny argument za tym, żeby uznać, że jest to dziedzina niezwykle fascynująca. Oczywiście o tych badaniach mogłabym mówić. Zresztą robię to od 10 lat, piszę też na ten temat na swojej stronie. Dzisiaj pomyślałam, że po prostu w miarę możliwości w 5 minutach streszczę się i opowiem Wam o tym, czym ta dziedzina de facto jest. No i mam nadzieję, że przekonałam Was, że jest to rzecz nie tyle ciekawa, albo równie ciekawa, co niezwykle ważna. Bez języka nie jesteśmy ludźmi. Język to najpotężniejsze narzędzie, jakim dysponujemy. I tak naprawdę trochę się dziwię, a nawet bardzo się dziwię, że jest to dziedzina wciąż tak niedoceniana i ciesząca się tak niewielkim zainteresowaniem. No cóż, mam nadzieję, że coś się w tej kwestii niebawem zmieni, a ja będę mogła dorzucić do tego swoją małą cegiełkę. Dziękuję, że wysłuchaliście tego krótkiego wywodu. Do zobaczenia następnym razem. Czy to na stronie, czy to gdzieś tutaj w YouTube'owej przestrzeni. Do zobaczenia. Pa, pa.